przy mikrofonie Anita Zapolska. Mamy już 7 minut w godzinie 14, a to oznacza, że czas na małą czarną, bo na aromatyczną kawę zawsze jest czas, także jeżeli macie ochotę, możecie sobie ją teraz zaparzyć. A dzisiaj moimi gośćmi są Miłosz Król, witam Ciebie. Witam serdecznie. Miłosz jest przewodniczącym studenckiego forum Business Center Club oraz Justyna Matuszewska, witam Ciebie. Witam wszystkich. A Justyna jest koordynatorem projektu Przedsiębiorcza Kobieta, także na początek, Miłosz, pytanie do Ciebie, co to jest Studenckie Forum Business Center Club dla wszystkich osób, które jeszcze o tym nie słyszały? Studenckie Forum Business Center Club jest to organizacja młodych ludzi działająca na terenie całej Polski. Powstała w 2001 roku z inicjatywy Instytutu Lobbingowego Business Center Club, największej organizacji prywatnych przedsiębiorców w Polsce. Powstała w celu zbudowania platformy łączącej doświadczonych przedsiębiorców z młodymi ludźmi, którzy robią pierwsze kroki w biznesie i w jakiejś tam swojej działalności. Region Studenckiego Forum Business Center Club w Zielonej Górze jest bardzo młodym regionem. Działa od ponad roku z inicjatywy Karoliny Gębskiej, ale już ma za sobą pierwsze sukcesy. Kiedy tak obserwuję Waszą działalność, mam wrażenie, że organizacja ta wymaga bardzo dużego zaangażowania. Co Ci miło daje ta działalność? No, zawsze mówię, że najważniejsze jest dla mnie to doświadczenie, które dostaję oraz umiejętności, które się dzięki temu uczę. To jest praca przy praktycznych projektach w środowisku biznesowym, a ja jako osoba, która kiedyś chce być przedsiębiorcą, myślę, że to są kluczowe umiejętności, które również później będę wykorzystywał w swoim życiu zawodowym. I z tego, co mówisz, to również całe mnóstwo różnego typu znajomości, które później będziecie wykorzystywać. No ale jestem ciekawa, jakie w najbliższym czasie będziecie realizować projekty tak dla osób, które nie siedzą w tych tematach, dla osób, które chciałyby się również do Was przyłączyć. Najbliższy projekt jest to projekt również ogólnopolski, skierowany do uczniów klas średnich. Jest to projekt Najlepsze zajęcia z przedsiębiorczości. Polega na rozwiązywaniu konkursu case study dla uczniów klas średnich. Uczniowie przechodzą etap. Pierwszy jest internetowy, drugi jest regionalny, będzie przeprowadzony u nas w Zielonej Górze. Oraz trzeci etap w Warszawie, będzie to finał ogólnopolski. Kolejne projekty, jest to festiwal BOS, Rozwój, Kariera, Sukces. Jest to projekt skierowany głównie dla studentów. Zapraszamy prelegentów ze świata rozwoju osobistego, ze świata biznesu, aby właśnie inspirować młodych ludzi i uczyć ich też tych umiejętności, uczyć ich przedsiębiorczości i pracy nad sobą. Ale przedsiębiorczości również uczyć będziecie na spotkaniach Przedsiębiorczej Kobiety, których koordynatorem jesteś właśnie ty. Tak, Przedsiębiorcza Kobieta jest to projekt głównie kierowany, specjalnie stworzony dla kobiet, żeby mogły czerpać inspirację od kobiet sukcesu, czegoś dowiedzieć się, bo zawsze na takim spotkaniu wystąpi coach, będzie przeprowadzone szkolenie, więc możemy dowiedzieć się czegoś nowego, zyskać nowe umiejętności. Podczas na przykład przerwy integracyjnej kobiety, które przyjdą na spotkanie, mogą dowiedzieć się czegoś o sobie, czegoś innego, mogą, jakby to powiedzieć, poznać nowe osoby, z których będą mogły czerpać inspirację przede wszystkim. Myślę, że jest to miły projekt. Miło można spędzić czas przy tak zwanej małej czarnej. Jak widać, mała czarna sprawdza się w wielu sytuacjach. Ja mam nadzieję, że już za chwilę opowiesz o tym, czego kobiety mogły spodziewać się na poprzednim spotkaniu, a jakie są plany na przyszłość. No ale o tym po chwili muzyki. Trwa audycja Mała Czarna, a moimi i waszymi gośćmi są dzisiaj Miłosz Król, przewodniczący Studenckiego Forum Business Center Club, a także Justyna Matuszewska, koordynator projektu Przedsiębiorcza Kobieta. No i tak jak obiecaliśmy przed chwilą muzyki naszym słuchaczom, opowiedz o tym, jak wyglądało ostatnie spotkanie w ramach cyklu Przedsiębiorczej Kobiety.
Warto wspomnieć, że to było pierwsze spotkanie w naszym regionie. Także ten projekt w Zielonej Górze dopiero powstaje. Na pierwszym spotkaniu pojawiła się pani coach Marta Kajm. Przyjechała do nas specjalnie z Wrocławia, żeby zaprezentować, opowiedzieć kobietom, uczestniczkom o tym, co jest w życiu ważne i jak te ważne rzeczy, jak zwracać na nie uwagę, więcej czasu im poświęcać, żeby uporządkować własne życie. Mieliśmy również inspirującą kobietę, Natalię Michalską, która pracuje w firmie Dalej Razem. Myślę, że uczestniczki po wysłuchaniu obu pań wyszły naprawdę zadowolone, jak rozmawiałam z nimi. Bardzo zaciekawiło ich to, co obie panie mówiły, przedstawiły, bo opowiadały o własnym życiu również, jak one do tego doszły, z czego czerpały inspiracje. Warto też wspomnieć, że na koniec spotkania było losowanie nagród. Także każda pani dostała coś w prezencie. Myślę, że to też była miła atrakcja dla spotkania. No tak, nie dosyć, że duża dawka inspiracji, no bo też nie powiedziałaś o tym, że Marta Kajm jest kobietą, która również pracowała w wielu potężnych firmach, no a mimo wszystko zdecydowała się diametralnie zmienić swoje życie, no i z tego, co się orientuję, niedawno się kontaktowałam również z tą panią, no to radzi sobie naprawdę doskonale. A jestem ciekawa, jakie są plany teraz na najbliższe spotkanie przedsiębiorczej kobiety? Kto będzie gościem, kto będzie coachem? Jakie nagrody będą mogły otrzymać uczestniczki? Najbliższe spotkanie planujemy zorganizować już tuż pod koniec marca, także mam nadzieję, że zapisy na to spotkanie ruszą jeszcze w tym tygodniu, także serdecznie wszystkich zapraszam. Ostatnio mamy nadzieję miejmy nadzieję, owocnej współpracy z panią Agnieszką Krawców, która jest coachem w naszym mieście, w naszej Zielonej Górze. Jest od ponad 20 lat aktywnie w biznesie, jednak postanowiła coś zmienić w swoim życiu i została coachem, także wszystkich serdecznie zapraszam. O kobiecie inspirującej mogę powiedzieć, że jest właścicielką salonu fryzjerskiego, ale to może więcej szczegółów zapraszam na spotkanie, żeby się dowiedzieć, jak ona do tego doszła, co ją zainspirowało do tego, żeby otworzyć własny salon. I jeszcze być dyrektorem, z tego, co mi tutaj przedstawiłam. Tak, jeszcze jest dyrektorem w szkole. Także myślę, że jest bardzo ciekawą kobietą, która może zainspirować młodsze dziewczyny do zrobienia czegoś w swoim życiu. A jeżeli teraz miałabyś wszystkie słuchaczki zachęcić do tego, żeby wybrały się na spotkania w ramach cyklu Przedsiębiorcza Kobieta, to teraz masz swoje tak zwane 5 minut i... Przede wszystkim zapraszam kobiety. To jest projekt kierowany nie tylko do studentek, ale do osób aktywnie, kobiet aktywnie zawodowo aktywnych. Także jeśli ktoś ma trochę wolnego czasu i chce spędzić go w miłym gronie, wypić przy okazji kawę, herbatę, porozmawiać z ciekawymi osobami, poznać kogoś nowego, także zapraszam na nasze spotkania, a nie siedzieć przed telewizorem. Także coś, miła alternatywa dla wieczoru. A jestem ciekawa, Miłosz, będzie jakaś kontra, jakieś spotkanie może tylko dla mężczyzn, dla odmiany? Na razie czegoś takiego w planach nie mamy, że konkretnie dla mężczyzn, ale nasze pozostałe projekty są kierowane właśnie głównie do mężczyzn i również kobiet, ale ciekawy pomysł, może kiedyś zapoczątkujemy taki projekt. Także dziękuję Wam bardzo za rozmowę. Oczywiście, Justyna, mam nadzieję, że będziesz nas na bieżąco informować, jeżeli chodzi o wszelkie terminy, o wszelkich prelegentów, a także o atrakcje, jakie będą czekały podczas tego typu projektów. Bardzo chętnie. Ważne, że warto wspomnieć też, że pozyskaliśmy nowego partnera, ale to zapraszam. Będą nagrody do rozlosowania na spotkaniu. Ale nie za dużo tych nagród, kurczę, tyle ciekawej wiedzy, inspirujących osób i jeszcze tyle nagród. Żeby zachęcić uczestniczki. Pozytywnie i to mi się podoba. Dziękuję Wam bardzo za rozmowę. Dziękujemy. A my słyszymy się w kolejny poniedziałek o godzinie 14.